Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Będę sobie patrzył nowości w najnowszej aktualizacji i chyba uda mi się kupić dzisiaj jakąś wytwórnię czegoś, albo nawet i kilka. Bo wiecie co, sprzedałem sobie jeden bardzo szybki samochód, to znaczy już nie taki szybki jak kiedyś był, bo sprzedałem RE7B, Anis RE7B, bodajże to był Anis. Sprzedałem go, bo ponoć stracił swoje magiczne moce. Jakie moce? Możecie dowiedzieć się z mojego odcinka, który znajdziecie na kanale o tym właśnie samochodzie. Wpiszcie sobie po prostu w wyszukiwarce na kanale Anis RE7B i znajdziecie o tym samochodzie ciekawe rzeczy. Natomiast go sprzedałem, bo mi się z wyglądu nie bardzo podobał. Zdecydowanie wolę inne samochody, które miałem w garażu, a można go było sprzedać za nieco ponad 1 200 000. Zarobiłem sobie dodatkowo jeszcze kasę na tych magazynach, zbierając paczki. No i w ten sposób udało mi się zebrać całkiem okrągłą sumkę. Wydałem troszeczkę jeszcze na tuning motocyklów i w ten sposób mogę kupić sobie, myślę, że pierwszą wytwórnię. Zobaczmy. Kokaina, najdroższa rzecz, jaka może być, metamfetamina, fałszywe banknoty, marihuana, podrobione dokumenty. Ale słuchajcie, wcześniej to też było takie drogie? Wydawało mi się, że było coś tańszego, czy nie? Czy te ceny są uzależnione od lokalizacji, czy raczej od pojemności? Nie mam pojęcia właśnie, wiecie, nie do końca rozumiem tą aktualizację, ale wiecie co, będę kupował sobie chyba takie jakieś najtańsze. Wydaje mi się, że to jest bardziej lokalizacja, bo widzimy tutaj pustynia Grand Senora, a wyspu Chicanas na przykład są najdroższe, więc wszystkie te nieruchomości blisko miasta albo w centrum gdzieś miasta są raczej najdroższe, dlatego skupię się raczej na tych lokalizacjach takich pozamiejskich. Zresztą zawsze chciałem mieć jakąś taką lokalizację, taką nieruchomość poza miastem i czekałem długo na taką aktualizację. Mówiłem wam wiele razy o tym. No to może kupmy sobie... Gdzie to w ogóle jest? Tutaj można zobaczyć mapę. O, to jest niedaleko. Niedaleko mnie, więc dobrze. Okej, zostało mi 1 200 000, czyli tak, mamy podrabianie dokumentów, fałszywe banknoty, to też sobie mogę kupić, ale chciałbym kupić jeszcze jakieś dwie rzeczy, czyli tak, mamy to, powinienem coś kupić za 600 000, to już raczej nic nie kupię za 600 000, no może być ciężko. Marihuanę, widziałem już marihuanę, jak wygląda u kogoś, jak grałem. Na poprzednim odcinku zresztą wam pokazywałem. Teraz może sobie kupię... No mam dylemat, powiem szczerze. Też chcę coś takiego na uboczu. To jest tu, to jest daleko od mojej siedziby. Laboratorium, to jest duże. Gdzie to jest? O! No to chyba mamy odpowiedź. Okej. Kokaina. No tu już mi chyba nie starczy na nic fajnego. Tak więc mam dwie wytwórnie papierów i czegoś tam jeszcze. Teraz przydałoby się sprzedać jeden motocykl. Ten trzykołowy jakoś mi nie odpowiada. Myślę, że przyszła na niego pora, mimo że długo nim nie jeździłem. No i trzeba jeszcze przytuningować quada. Muszę mu usunąć błotniki. Nie trąb, tylko wjeżdżaj do tuningu. Mam nadzieję, że uda się go tutaj sprzedać. No nie podobał mi się, nigdy trzykołowiec jakoś mi się nie podobał. Lakierowanie. O. A to ciekawe, nie można go sprzedać? Zdecydowanie bardziej podoba mi się quad, chociaż ten spoiler z tyłu jest zdecydowanie przesadzony. Fajne jest natomiast w tym motocyklu to, że jak się skręca mocno, jak się jedzie dosyć szybko i się mocno skręci, to te tylne, a wewnętrzne koło, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętu, wtedy się lekko unosi. I to jest fajne. Okej. Okay. Słuchajcie, czy ja mogę to jakoś sprzedać? Jest tutaj opcja. Czy tam też była taka opcja? Nie zauważyłem, może ślepy jestem.
Dobra, sprzedano pojazd. Zaletą tej aktualizacji jest fakt, że możemy sobie motocykl zamówić w każdej chwili. On się pojawia praktycznie od razu. Prezydent, no i możemy wezwać sobie motocykl. Okej, powinien pojawić się gdzieś tu w okolicy. Jest. Ten akurat, który tutaj się pojawił, nie należy do najszybszych. Ale w sumie nie patrzyłem jeszcze jego opcje. Nie, chyba patrzyłem jego opcje tuningowe. Wiecie co? Patrzyłem coś tam. Wiem, że zmieniało się przód troszeczkę. Dostosujemy go odrobinkę. Mam trochę pieniędzy. Może jeśli chodzi o pancerz i te inne rzeczy, to sobie zostawimy. A teraz zróbmy sobie tak. Nadwozie i spód. Taki fajny błotniczek, ten ostatni. Nie, niech ta owiewka troszeczkę tam będzie. Niech to wygląda jakoś. Tu możemy zmienić kształt siedziska odrobinę, ale ten standardowy mi się podoba. O, bez błotnika, wygląda fajnie. Zbiorniki paliwa. Niech ten motocykl będzie taki trochę zgrabny. Dam mu ten zbiornik. Ok. Karoseria, wydech. Co my tu mamy? Wow, ale dziwny wydech. Jeszcze czegoś takiego w motocyklach nie widziałem. Spoko, tak jakby Asusce z dupy coś leciało. No dobra, niech będzie ten drugi. Czy ja wiem? Będzie mu pierdzieć, tak? To będzie dziwnie wyglądać, naprawdę. No nie wiem. Tak się zastanawiam, co by tutaj wybrać. Ten jest śmieszny, kurczę. A dobra, co mi tam. Klaksony. Najwyżej później sobie zmienię. Okej. Światełka. Oznaczenie. Co my tu mamy? Możemy jakieś oznaczenie sobie dać. Nie wiem, czy będę jakieś dawał. Kurczę, to drogie jest. Dajmy sobie spokój. Dam jakiś fajny kolorek i wystarczy. Fajne jest to, że w motocyklach mamy teraz takie malusieńkie tablice rejestracyjne. Niezauważalne przez fotoradar. No, chyba że jest to rosyjski fotoradar. Chrom. Możemy sobie motocykl zrobić w chromie. Ok. A dodatkowy kolor zrobię sobie w jakimś innym. Jeden motocykl już mam w chromie. Nie mam niebieskiego jeszcze motocykla. Niech będzie niebieski. Ok. Emblemacik. Tutaj taki malutki. Skrzynia biegów. Może stuningujmy sobie jeden chociaż. Ile ja mam tej kasy? Nawet nie mogę zerknąć. A, tutaj mamy jeszcze felgi. Ja zapomniałem wam ostatnio pokazać przy okazji tuningowania motocykla dodatkowych felg. Zastanawiam się, które wybrać. Nie jestem pewny, czy te felgi są dostępne dla wszystkich motocykli. Chyba tak. Bardzo fajnie, że te motocykle w końcu dostały jakąś taką większą aktualizację. Może nie wszystkie da się tuningować. A, pisaliście mi jeszcze w komentarzach, że bardzo fajnie da się zrobić skuterka. Dajmy sobie może takie kółko. Z przodu... Ej, te felgi są drogie dosyć. Z przodu może dałbym z mniejszym profilem oponę, a z tyłu dał z grubszym. Czy tak może zrobimy? Tak jak teraz? No dobra, dajmy tak. I teraz kolor kół. O, nawet ciekawie to wygląda. Pyk. Projekt. Nie. Ulepszenia. Dajmy kule odporne, bo motocykl z przebitymi oponami jest bezużyteczny. No dobra, wiecie co? Jestem ciekawy, czy on będzie rzeczywiście jakiś dobry. Już go stuninguję sobie na maksa. Mam nadzieję, że starczy mi pieniędzy. Wydech, klaksony. Mam. Lakierowanie, skrzynia biegów. I... A, no właśnie. Na turbo mi nie starczyło kasy. To nic. Zobaczymy, jak teraz będzie śmigać. Może bez turbo będzie lepszy. Straciłem całą kasę na to. No dobra. Tutaj mamy wytwórnię czegoś. Jest to naprawdę duże. Zobaczmy, jak to wygląda w środku.
Motocykl w chromie. Może później zmienię ten kolor. Okej, zerknijmy. Laboratorium Mety. Produkcja została zawieszona do momentu, w którym znajdziesz oraz dostarczysz zasoby i odpowiedni sprzęt. Zostanie otwarte, gdy będziemy produkować i sprzedawać hurtowe ilości mety. Okej. By rozkręcić wytwórnię, za jej pomocą odszukasz wyposażenie i zasoby. Okej. Czyli najpierw trzeba to wszystko wyposażyć. To jest bardziej skomplikowane niż myślałem, ponieważ wydałem całą kasę na tuning motocykla, a nie wiem, czy jakąkolwiek misję będzie trzeba rozpocząć, wydając jakąś kasę. Może być ciężko teraz coś tutaj wykonać. Przygotuj. Tak. Okej. To było za 0 dolarów. Przygotowanie. I teraz czekam, aż mi się to chyba przygotuje. Może powinienem wejść na jakąś mniejszą sesję, żeby mi się to szybciej wczytało. Nie wiem. To był... O! No dobra. Ej, nie trzeba było nic kupować, jak w przypadku paczek, gdy robi się magazyny. Cały czas jestem ciekawy, ile pieniędzy będziemy w stanie zarobić na tej całej akcji tutaj. Na zabawie z tymi magazynami. Swoją drogą, nie magazynami, tylko wytwórniami, bo to powinniśmy tak nazywać, wytwórnie. Będzie się to jeszcze wszystko mieszać, bo jednak mamy trochę tych aktualizacji. I bądź co bądź, te dwie ostatnie większe aktualizacje są do siebie troszeczkę podobne pod względem wykonywania różnych czynności. Mój motocykl wygląda naprawdę spoko, chociaż ten chromowany kolor nie wygląda tak źle, tylko może ramę bym pokolorował na inny, jakiś ciemny. Ten chromowany w garażu tuningowym wyglądał na czarny, dlatego wybrałem czarne felgi. Myślę, że warto by było zmienić któryś z tych kolorów też na czarny. Może to będzie właśnie... Może to będzie właśnie chrom i wtedy odurowanie zmienię na jakiś czerwony albo coś. To będzie mój taki czerwono-czarny diabeł. Dojechałem sobie właśnie do Senora Way. Tutaj muszę coś zrobić. Zobaczcie, w którym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba dużo rzeczy zabierać, bo jestem tylko jeden sam. No dobra. Zdobądź zasoby, dostarczy do wytwórni, by rozpocząć produkcję. I to tak po prostu sobie tu stoi, bez żadnej obstawy. Coś mi tu śmierdzi. Ale okej. Czyli ktoś mnie może tu namierzyć. Ej, ta ciężarówka jest swoją drogą sporych rozmiarów. Ojej. Chyba jeszcze takiej nie widziałem w GTA, może mi się wydawać. Czy ona została dodana w tej aktualizacji? Swoją drogą widziałem, że już będą pojawiać się jakieś nowe motocykle, oprócz tych, które teraz mamy. Taki pojazd trzykołowy, zdaje się, ale to jest taki zabudowany, to nie jest taki trzykołowiec, którego teraz sprzedałem, motocykl, tylko z rzeczywistości to się chyba nazywa T-Rex. Taki pojazd. Jest to bardzo szybkie i bardzo zwrotne ponoć. No i będziemy mieli możliwość kupienia go za jakąś tam sumkę. No jak wspomniałem, będzie motocykl jakiś dodatkowy. I chyba coś jeszcze. Tam było na tej liście ukrytych pojazdów, które już są w plikach, ale nie są w grze. Zdaje się, że mam towarzystwo. Ktoś tu próbuje mnie złapać. Może być nieciekawie, tym bardziej, że mam... Nie mam żadnej obstawy. I wszyscy gracze widzą, że ja coś dostarczam. Mam nadzieję, że uda mi się z nim rozprawić, albo że mnie dogoni. Widzę też dwa śmigłowce na dużej mapie. Może być nieciekawie. Chyba dał sobie spokój, bo za mną nie jedzie. Udało mi się dojechać do mojej wytwórni metamfetaminy. No i zobaczymy, jak to się będzie rozbudowywać. Dobrze, przygotowanie zakończone. Rozpoczęła się produkcja mety. I teraz będą chyba tutaj jacyś ludzie. Rozpocznie się po przybyciu pracowników. Czyli oni muszą tu przyjść.
teraz wysyłamy ogłoszenie do internetu, że potrzebujemy pracowników. Bardzo dobrze, płatna praca, ulepszeń, które sprawiają, że wytwórnia będzie bezpieczniejsza i wydajniejsza. Co znaczy bezpieczniejsza? Czyli ktoś mi może napaść na moją wytwórnię, zdaje się. Dobrze, mamy tutaj laptopka i kubeczek kawy. Sprawdźmy. Tak, musimy dostarczyć towar, zasoby, które nasi pracownicy będą przerabiać na produkt, który będziemy z kolei sprzedawać. I sprzedawać też musimy, nie wiem jak wam to powiedzieć, tak jakbyśmy wypełniali magazyn z poprzedniej aktualizacji. Czyli jak już osiągniemy odpowiedni próg, taki nadający się do sprzedaży, to wtedy możemy to sprzedać. Ja już takie coś komuś pomagałem sprzedawać, no i zarobił sobie w ten sposób 160 tysięcy dolarów w grze. Nie wiem ile czekał, no ale się zaraz dowiem. Odnów zasoby, nie są wymagane. Kup ulepszenia, nie są wymagane, a czemu? Ilość towaru, ilość zasobów, aha, dobra. Czyli muszą mi przerobić ten zasób, tutaj tą kreskę, na ilość towaru, ponieważ nie ma teraz żadnych pracowników w moim laboratorium, to produkcja nie trwa. I teraz pytanie, czy produkcja będzie trwała cały czas, nawet jeśli się wyloguje z gry, czy produkcja będzie trwała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja będę zalogowany do gry? Wszedłem sobie z powrotem zaraz po wyjściu i okazało się, że ich jeszcze tutaj nie ma. Nikt tu nie pracuje, a żeby interes się kręcił, no to ktoś tu musi siedzieć i coś robić. Trzeba by było kupić nowe bronie, bo są nowe bronie. Problem jest inny. Ja nie mam pieniędzy i będzie trzeba sprzedać kolejny samochód, aby te pieniądze zdobyć. No właśnie. Kolejny ból. Kolejny ból ze sprzedażą jakiegoś pojazdu, który... Właściwie znajdzie się jakiś brzydal, którego nie lubię. Chyba coś się znajdzie. No i zastanawiam się, którego by tu wybrać z tych ekskluzywnych. Tutaj żadnego bym nie chciał sprzedać. Przejadę się do innego garażu. Tutaj mam chyba jednego kandydata. Jest to Dominator Peace Wasser. Znacznie lepszy od zwykłego Dominatora pod względem przyspieszenia i prędkości maksymalnej głównie. No ale... to ciągle jest Dominator. To jest ten sam Dominator, który słabo się prowadzi. Ja go mam w garażu, dlatego że na wyścigach kaskaderskich no, można nim troszeczkę lepiej jeździć niż tym takim standardowym Dominatorem pomalowanym. Z drugiej strony, jeśli ktoś wybierze niestandardowe pojazdy, to i tak wszyscy będziemy na równi, a ja tym Dominatorem normalnie niewiele jeżdżę, chociaż jest zdecydowanie szybszy od tego zwykłego. Sprzedajemy 277 tysięcy, to już jest całkiem pokaźna sumka. Myślę, że starczy mi na zakup chociaż kilku sztuk amunicji do nowych broni i ogólnie nowych broni. Wezwiemy sobie motocykl, bo tak jest szybciej. Może tym razem... A, właśnie, mieliśmy jeszcze przerobić quada. Usunąć mu te niefajne... Co? Nie ten! Nie tego quada. Jeszcze raz. Fajnie, że można tu tak szybko zwracać te pojazdy, te motocykle. To jest ekstra. Koniecznie musimy usunąć te dziwne błotniki na kołach. Brzydko to wygląda. Chociaż sam w sobie ten kładzik jest bardzo szybki. I wydaje mi się, że lepiej chodzi w nim zawieszenie niż w tym podstawowym. Bez tych dziwnych błotników na kołach będzie wyglądał na pewno dużo, dużo lepiej. Dodatkowo, ja tu nie instalowałem żadnych ulepszeń co do przyspieszenia i tak dalej, a no jest to bardzo szybki pojeździk. Tu mamy oparcia, ja je usunąłem. Błotniki. Tu jest jeszcze inny kształt tych błotników, takie ciemne, ale ja bym wolał usunąć je całkiem. O, i teraz jest taki fajny, zgrabny. No, poza tym śmiesznym spoilerem. Tych spoilerów jest chyba tutaj nawet więcej, ale ten mi się najbardziej podoba. Aha, zmienię sobie kolor. Zmienię sobie kolor na jakiś inny. Może...
Może matowy? Czarny matowy. Okej. Dodatkowy. Metaliczny. Nocny fiolet. Spoko. No i mamy gotowego quada. Zdecydowanie lepiej wygląda niż ta wersja sprzed chwili. Te błotniki były okropne. No to jedziemy do Emunation i sprawdźmy te nowe bronie w końcu. Mamy tu najbliższe Emunation. Jedziemy. No, muszę wam przyznać, że ten quad naprawdę bardzo mocno skręca. Ale ten poprzedni też był taki skrętny, taki zwariowany. Bardzo szybko można było nim dojechać z jednego punktu na drugi. Po takiej jakiejś krętej drodze, bez kitu. Naprawdę, przetestujcie sobie, pościgajcie się z jakimś normalnym, takim super nawet szybkim samochodem i jedźcie z jednego końca mapy na drugi. I nie po autostradach. Zobaczycie, że ten quad pokaże wtedy zęby. Okej, więc możemy tu kupić jakieś nowe bronie, czy opancerzenie, albo ogólnie ubranie takie bojowe jest? Jakiś sprzęt albo coś? Szara słuchawka? Nie, to nie. No dobra, to zobaczmy sobie. Okej. Mamy tutaj rurobombę. Jeśli nie kupisz go w sklepie, detonujesz w kraju pierwszego świata. Część motocyklistów. Więc czym się różni ta rurobomba od granata? Poza tym, że jest droższa. Celność. Więc pewnie celniej leci. Łatwiej nią rzucać może. Granat jest szybszy, kosztuje mniej, o połowę. Dodatkowo zadaje więcej obrażeń. Nie wiem, czy jest sens kupować ten ładunek, ale kupimy sobie kilka. Okej, dobra, to już mam PDW, tu mamy dwururkę. Granatnik kompaktowy? Dziwna rzecz. Wojskowe barwy. Kupimy sobie granaty. Zobaczymy, jak to działa. To jest chyba tak... To jest chyba taka... Moment, przełącz. O. To jest chyba taki jednostrzałowiec, że strzelimy raz granatem i koniec, nie? Takie coś do jednej ręki. Topór. Oh shit. Hej! Ja chcę dalej kupować. Strzelba automatyczna, jakiś nowy rodzaj strzelby, z tym, że ta jest akurat jednoręczna. Okej. Okay. Klucz? Drogi jak na klucz, co? 7000 za klucz? Widzieliście taki klucz? Mini SMG. Mamy pełną amunicję do SMG, więc tu nie trzeba się przejmować. Możemy dokupić sobie jedynie powiększony magazynek. To chyba kupiłem już wszystko, co tu było z takich nowych rzeczy, bo więcej tutaj nie widzę. Chociaż jeszcze mamy miejsce na dodatkowe bronie. Zobaczcie. No nie? Tylko, że nie możemy tego kupić. No dobrze, to chyba najwyższa pora przetestować te nowe bronie. Chodźmy więc zrobić jakąś rozróbę. Więc tak, mamy sobie... To małe coś. To jest jednoręczne. I chyba mało celne, no nie? Zobaczymy na ścianie, jak wygląda recoil. No, w sumie z bliska jest całkiem okej. Podejrzewam, że z daleka byłoby gorzej. Wiecie, policja to się dobrze składa. mam dla nich niespodziankę. Trzeba przetestować nowe bronie. Strzelba automatyczna. Czy ona jest lepsza od tej wcześniejszej, najlepszej? Dobrze, że pytacie, bo trzeba to przetestować. Możemy sobie zobaczyć na statystykach, czy zadaje więcej obrażeń. Okej, okay, musimy gdzieś się ukryć. Wow. Dają czadu. Przetestujemy te granaty. O, nie z tej strony. Okej. Okay. Super to wygląda. No dobra. Biorą mnie z każdej strony.
Wow! Nie podoba mi się ta rurobomba. Widzieliście to? Co to było? Co to miało być? Jeszcze chyba zwinęli mi moje auto. Nie, jest. Nie auto, tylko quad. Na szczęście nie zwinęli. Chociaż powinni, bo było niedaleko. To mamy shotguna. Sprawdźmy przy okazji, skoro jest spokój. Statystyki. O, są tutaj statystyki. Więc tak, obrażenia. Obrażenia... Tu mamy celność wyższą. Celność w takim razie w tej broni jest niska. Tutaj niektóre, w niektórych broniach nie pokazują się obrażenia. Chociaż powiem wam, że ta broń jest... Ta jednoręczna strzelba jest... No szybko strzelna, tylko że jest jednoręczna, więc prawdopodobnie ta celność jest mniejsza. Trzeba z bliska kogośmy podjechać. To jest oczywiście do tej aktualizacji motocyklowej, żebyśmy mogli z motocykla też tym strzelać. Ale z motocykla mogliśmy wcześniej strzelać też inną strzelbą. Możemy sobie wejść na motocykl i sprawdzić, jakie mamy tu dostępne bronie. A, i jeszcze mamy granatnik jako broń wybuchową. Dobrze, więc mamy strzelbę automatyczną. No i widzimy, że teraz możemy sobie strzelać taką strzelbą. Mamy w niej 10 nabojów. Ale z motocykla strzela się nią wolniej. Mamy granatnik kompaktowy, sprawdźmy. Uho! Ej, słuchajcie! Zobaczymy, jak to jest szybko. Gdzieś poleciał tutaj, kogoś rozwaliło. Słuchajcie, minęło trochę czasu. Ja myślę, że najwyższa pora wracać do mojej wytwórni metamfetaminy i sprawdzić, jak się tam sprawy mają. Czy produkcja już się rozpoczęła, czy tam dalej trwa. Słuchajcie, tu jest jakiś inny motocyklowy gang. Podjedziemy do niego. Przy okazji przydałoby się sprawdzić, jak działa tutaj bijatyka na motocyklach. Nie mogę z nimi jechać w klubie, oni mają taki swój klub. I oni mogą jechać w konwoju, ten konwój jest bardzo fajny. Biją się tutaj! Patrzcie. Ho, ho! Zabił go! O nie, mnie też zabija! Dobra, ja spróbuję go zabić. Ja nie wiem, jak się właśnie bije tą bronią białą na motocyklu, ale mam toporek, spróbujmy go zaatakować. O tak, ucieka przede mną. Ej, czemu oni mnie strzelają? A może to policja? Ucieka. Ale ja mam tutaj Kersa. O, i chyba spadł. No chodź. Co ja mu zrobiłem? Ja go nawet nie dotknąłem. Chciałem z nim powalczyć na motocyklu. Chyba mi nie wyjdzie, bo właśnie zginął. Bądź co bądź, bo perspektywa strzelania do kogoś z granatnika, z motocykla, to fajna sprawa. Spróbujmy kogoś tu upolować. Tu jedzie sobie jakiś żołnierz. O, już miałem granatnik. Nie lubię tego przełączania broni w pojazdach. Nie można nigdy trafić na tą odpowiednią. Albo jest to bardzo ciężkie. No cześć, cześć ziomek. Czekaj, przetestuję na tobie broń. Uciekaj. Wow, jak mnie wybija. Dobra, wiesz co, ułatwię ci to zadanie. Gdzie mój granat? Czemu to nie wybuchło? Moment, to był granatnik? Nie, to strzelba. Okej, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. A, on tutaj ma swoją. No dobra, sprawdźmy, jak to działa na Kurumę. No, całkiem nieźle. Czyli już więcej Kuruma nie będzie tutaj wymiatać. Możemy granatnikiem strzelać z motocykla. Ciekawe, czy będzie można strzelać też z samochodu. Trochę tam zapłaciłem za tę naprawę Kurumy. Ale okej. Trzeba było sprawdzić, jak granatnik ręczny, jednoręczny działa na Kurumę. I już macie sprawę rozwiązaną. Wiecie, jak się bronić. Myślę, że najwyższa pora sprawdzić, jak się ma
moja wytwórnia. Minęło trochę czasu już, odkąd tu ostatni raz byłem i chyba zarekrutowano jakiś pracowników, którzy mają tu pracować, chyba że ja to muszę zrobić sam. O, wygląda na to, że wszyscy są tutaj już zatrudnieni i pracują. Wytwarzają coś, zasoby mi znikają, ale towar się nie pojawia. Chyba trzeba cały czas dostarczać ten zasób, żeby jak najwięcej tego towaru zrobili. Ciekawy jestem, ile za wypełnienie tego magazynu czy tej wytwórni do pełna towarem się zarobi. No i jestem ciekawy, czy jak zapełnimy na przykład zasobami tą moją wytwórnię do pełna, to czy na przykład możemy się z GTA wylogować i czy ta produkcja będzie trwała, czy jeśli zalogujemy się następnym razem, to dostarczymy następne zasoby i będziemy mogli już prowadzić normalnie tą produkcję. Czy na przykład trzeba być cały czas zalogowanym? No właśnie nie wiem, jak to tutaj działa. Trzeba by było to kiedyś jakoś sprawdzić. No myślę, że następnym razem, na następnym odcinku będę wiedział, jak to będzie wyglądać. Póki co, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na badaniu tej aktualizacji. Trzymajcie się, na razie, pa pa.